Bataszewskie Inwestycje. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która jest poświęcona budowie ulicy Nowolazurowej, przebudowie ulicy Lazurowej, bardzo ważnej inwestycji nie tylko dla Bemowa. Są dziś z nami przedstawiciele dzielnicy, jest również pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tuż obok pana prezydenta stoi burmistrz dzielnicy Bemowo, Urszula Kieszkowska. I witamy również wszystkich przedstawicieli dzielnicy. Jest nas naprawdę sporo, więc mam nadzieję, że się państwo nie obrażą, że nie przedstawię państwa z imienia i nazwiska, a panie prezydencie przekazuję głos. Dzień dobry państwu. Witam na Bemowie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać tutaj w kolejnej dzielnicy, którą odwiedzamy w ramach naszego planu objazdu, takiego dokładnego objazdu wszystkich dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Jak państwo wiecie, plan jest prosty. Tutaj moi współpracownicy już od wielu, wielu dni przyglądają się postępom realizacji wszystkich naszych obietnic, również problemom, które w danej dzielnicy występują. Ja dzisiaj cały dzień tutaj będę na Bemowie i oczywiście kończymy jak zwykle spotkaniem otwartym z mieszkańcami w szkole podstawowej numer 357 o godzinie 18, na które wszystkich zapraszam, gdzie będziemy rozmawiali o Warszawie, gdzie będziemy rozmawiali właśnie o Bemowie. Drodzy państwo, spotykamy się tutaj, dlatego że to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych. Ona się rozpoczęła niecały rok temu i termin zakończenia jest już za niecałe dwa miesiące, czyli w listopadzie. Te prace naprawdę postępowały bardzo szybko i Nowolazurowa jest prawie gotowa. To bardzo ważna ulica dla miasta, dlatego że połączy trzy dzielnice, Ursus Włochy i właśnie Bemowo. W tym miejscu Warszawy tego typu inwestycja jest konieczna. To też pokazuje, że my przeprowadzamy te najważniejsze inwestycje drogowe w tych miejscach, gdzie one są konieczne, remonty tam, gdzie one są konieczne. Oczywiście za każdym razem przepraszamy za utrudnienia, które w związku z tym powstają, no ale dla nas najważniejszy jest efekt końcowy. No i też bardzo się cieszę, że tutaj na tym odcinku, który będzie drogą dwujezdniową, dwie strony, no nie wystąpiły żadne opóźnienia. Dokładnie na tym nam zależy, żeby Warszawa rozwijała się równomiernie. Te inwestycje podejmujemy w bardzo wielu dzielnicach, no i realizujemy ten plan, który dla nas jest całkowicie kluczowy. Drodzy państwo, jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Bardzo prosimy o kierowanie do mikrofonu i przedstawianie się z podaniem nazwy redakcji. Dzień dobry, Paczkowski, Przemysław, Polskie Radio RDC. Skoro jesteśmy na Bemowie, to pytanie o teren betoniarni, czemu miasto do dzisiaj nie przejęło wszystkich działek. No i jak wygląda, no jeżeli chodzi o opóźnienia, czy będą jakieś opóźnienia w związku z tą taką opieszałością przy przejęciu działek? No drodzy państwo, no dlaczego nie przejęliśmy tych terenów, to pan redaktor dobrze wie. Pojawiają się tego typu problemy i czasami również konflikty, ale mam nadzieję, że te działki zostaną bardzo szybko przejęte, a jeżeli chodzi o kontynuację budowy i przede wszystkim budowy metra, no to oczywiście kontynuujemy pracę. Przy tego typu inwestycjach, jak państwo wiecie, zwłaszcza przy zmianie ceny inwestycji, dlatego że niestety wszystkie ceny w tej chwili idą w górę, pojawiają się oczywiście problemy, renegocjacje, no ale jestem tutaj dobrej myśli. Mam nadzieję, że zarówno odzyskiwanie tych działek, które są konieczne, jak i same rozmowy z wykonawcą na końcu zakończą się sukcesem. Dzień dobry, Marta Stańczyk, Polska Agencja Prasowa. Panie prezydencie, w sprawie tramwaju na Wilanów. Czy wiadomo już, o ile opóźni się inwestycja w związku z tym sporem miasta z Polnordem w sprawie rur? I dlaczego przed inwestycją, rozpoczęciem inwestycji nie było to załatwione? Panie redaktor, na razie nie ma żadnych opóźnień. My obiecywaliśmy, że wróci ruch na Puławską i wrócił. Zakładamy, że wróci ruch na Gagarina do końca roku i mam nadzieję, że dokładnie tak będzie. Natomiast ten spór, o który pani pyta, no ciągnie się latami. My stoimy na stanowisku oczywiście, że miasto ma rację i mam nadzieję, że sąd gospodarczy rozstrzygnie tę sprawę dosyć szybko i że nie będzie żadnych opóźnień. Jest dla mnie czymś całkowicie niezrozumiałym, dlaczego firma no, próbuje doprowadzić do tego, żeby ewentualnie miały być opóźniane najważniejsze inwestycje dla miasta. To jest działanie na szkodę miasta, ale mam nadzieję, że żadnych opóźnień nie będzie i że tutaj sądy podejmą właściwą decyzję. Dzień dobry, Kacper Szmitka z kanału Awizonosz. Mam pytanie tutaj... Skąd, przepraszam? Z kanału Awizonosz.
Okay. Mam pytanie na temat tutaj ulicy Lazurowej. Powstaje tutaj rezerwa na wiadukt nad ulicą Górczewską. Kiedy taki wiadukt może tutaj powstać? Drodzy Państwo, no, tak jak mówimy, w tej chwili kontynuujemy pracę. Mam nadzieję, że tutaj Nowolazurowa będzie gotowa w listopadzie i te wszystkie obietnice, które składaliśmy, będziemy realizować i też będziemy Państwa informować o dokładnych terminach. Zapraszam na spotkanie otwarte, tam szczegółowo będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. I ostatnia redakcja się rozmyśliła, więcej pytań nie mamy. Panie prezydencie, dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na spotkanie otwarte. Dziękuję Państwu.